Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu wideo moich grup. Dzisiaj będzie czasownik forham mieć zamiar. On jest sponsorem dzisiejszego programu. I też drugim sponsorem jest zwrot viveres mit. Viveres mit, czyli a może by tak. Zdanie, które wprowadza pewną propozycję. Dobra, przejdźmy do praktyki. Umieszczę Wam dostęp do moich notatek. To jest lekcja z 2 października. No, i teraz patrzymy, co tu się wydarza. Może by tak, to właśnie ten zwrot. Viveres mit. Viveres mit, to jest zwrot stały. I po mit umieszczacie rzeczownik. To jest bardzo ważne, że w tym zwrocie, gdy stawiacie jakąś propozycję, no to jest rzeczownik użyty. Na przykład. A może by tak podróż do Włoch? Nie? W sensie, a może pojedźmy do Włoch? Tu znak zapytania zawsze. No to tak będzie. Wie wäre es mit einer Reise nach Italien? Muszę skrócić. Wie wäre es mit einer? Eine, bo z dativ od die. Die Reise, eine Reise. Tu na kolorowo, na zielonym, ten turkusowy i ten róż, umieściłem dla uczniów, dla Was też oczywiście, 3 podstawowe informacje. Co się dzieje z rodzajnikiem die, to jest na zielono, co się dzieje z rodzajnikiem das, to jest ten turkusik, i to, co się dzieje z der, to jest ten róż. I patrzcie. Die w datywie to jest der lub rodzajnik nieokreślony eine w datywie to jest einer. To, że jest der i einer, to nie jest przypadek. Tak ma być. R-ka na końcu. Jak macie das, to w datywie macie dem lub einem. W różu, czyli w der, jest to samo. Rodzajnik der zamienia się na dem albo einem. Zobaczcie sobie. Turkusik i róż. Ta sama końcówka, ten sam dativ, dem. No? Czyli to jest ważne, żeby pamiętać, że od das i od der jest to samo w datywie. Dem lub einem. W rodzajniku nieokreślonym. Dativ. A może by tak pizza? Ktoś stawia propozycję wyjazdu, wiecie, przekąski, nie, obiadu czy kolacji. Skoro wiemy, że die pizza, no to wie wäre es mit einer pizza. Ja to już wklejam. Skoro jest die Pizza i macie mit, które jest datywem, no to zrobimy z tego datyw. Nie może być der Pizza, mit der Pizza, bo tak jakbyśmy mieli na myśli bardzo konkretną pizzę. Uwaga, to jest możliwe. W momencie, gdy macie menu i wtedy patrzycie na pozycję 16 i tam jest tam jakaś margarita, lovegoni, coś tam wymyślam, nieważne. Jakaś nazwa konkretna pizzy z konkretnymi składnikami. I wtedy mówicie, ty, a może tą pizzę? Numer 16. Nie? Mit der. To wtedy tak. Natomiast mit einer Pizza to jest w ogóle ogólna propozycja. Słuchaj, co jemy? Lasagna, makaron, mięso, pizza, pizza. Wie wäre es mit einer Pizza? Co? Jak jest Chorwacja po niemiecku? Kroatien. Kroatien. To jest ważne. Kroa. I to ty i n czytamy cien. Kroatien. Łosoś po niemiecku, słuchajcie, to jest der Lachs. To, że macie ch, to nie oznacza, że czytamy jako Lachs. Nie? To jest Lachs. I tutaj jest zdanie, którego nie umieściłem. A może by tak łosoś? Wiecie, w momencie, gdy macie Speisekarte in der Hand, kartę dań, und ihr müsst mal eine Wahl machen. Musicie zrobić wybór. Etwas auswählen. No to może łosoś. A może by tak łosoś.
Wie wär's mit einem Lachs? Nie? To jest ta propozycja. Wie wär's mit einem Lachs? Słuchajcie, czasownik mieć zamiar. To jest vorhaben. Dwie informacje na temat tego czasownika. Dwie. Pierwsza. Jest to czasownik rozdzielnie złożony. Czyli po naszemu. Jak go odmieniacie w czasie teraźniejszym, to for, element for, ten przedrostek idzie na koniec. Patrzcie. Ja mam zamiar. Ich habe vor. Ty masz zamiar. Du hast vor. On ma zamiar. Er hat vor. Ona ma zamiar. Sie hat vor. My mamy zamiar. Wir haben vor. Oni mają zamiar. Sie haben vor. Wy macie zamiar. Ihr habt vor. Ok? Ten element vor zawsze na końcu, a odmieniamy czasownik haben. Jak jest weekend po niemiecku? Das Wochenende. Bo koniec to jest das Ende. Czasami się to na filmach, nie wiem czy teraz się to praktykuje, chyba, nie wiem, nie wiem. Raczej to należy do jakichś tam starszych czasów, 20, 30, 40 lat wstecz. And na końcu filmu, chyba to brali z angielskich filmów, amerykańskich. Nie, były takie filmy z produkcji hollywoodzkich, że na końcu było the end. Nie? Bardzo stare lata kojarzę. No, das Ende, to jest koniec. W górach, in den Bergen i w górach im Gebirge. Co tutaj trzeba dorzucić, jaką informację? Słuchajcie. In den Bergen, w górach, to pierwsze, to oznacza w górach, że ktoś jest w górach, że chodzi po górach stricte. Albo jako turysta, wędrowanie, albo spinaczka. Bo Berg to jest góra. Natomiast ta druga wersja, im Gebirge, to jest w górach, w znaczeniu, ja to dorzućmy sobie tutaj, góry jako kraj, jak to nazwać, jako kraina górzysta. Czyli niekoniecznie chodzę po górach, ale jestem w górach ogólnie. Nie? To jest takie trochę nasza realia tutaj w moim okolicach, w sensie Krynica Zdrój. Nie? To jest miejsce, gdzie dużo kuracjuszy przyjeżdża, ale nie oznacza, że chodzą po górach, tylko raczej po lokalach, restauracjach i prowadzą bogate życie towarzyskie. Raczej po górach się nie wybierają z racji zdrowia i z wieku. Nie? Dlatego oni mogą powiedzieć, że wir sind im Gebirge. Jesteśmy w górach. Natomiast in den Bergen powie ktoś, kto idzie na ścieżce, kto jest na ścieżce górskiej, kto się wspina, kto jest na przykład w schronisku, ale jutro się wybiera gdzieś tam w trasę, nie? No, to jest coś takiego. Spędzać czas. Verbringen. Verbringen. Spędzać czas, wakacje, urlop, święta, weekend, dzień, dwa. Gdzieś tam spędzić z kimś. I uwaga. Mamy zamiar spędzić weekend w górach. Wir haben vor, das Wochenende im Gebirge zu verbringen. Coś tu za krótkie to zdanko, ale za długie, przepraszam. Żebyście mogli to widzieć, muszę przesunąć trochę w prawo. Ok. No. Aha, nie chce się schować, to ciekawe jest. No. Coś tu mi nie podoba się ta wersja. Ale okej. Przeżyjemy. Wir haben vor, das Wochenende im Gebirge zu verbringen. To się schowało, muszę to rozszerzyć. To dajcie mi chwilę, może zrobimy to w stych. Zawijanie. No, jest pięknie. Dobra. Mamy zamiar was odwiedzić. Jak to będzie? Wir haben vor euch zu besuchen.
Konstrukcja z cu. Cały czas będzie cu. Tutaj przypomnieliśmy sobie czasownik odwiedzać, czyli bez ucha na kogo co. Z akusatywem. Mamy zamiar ciebie odwiedzić. Wir haben vor dich zu besuchen. Mamy zamiar go odwiedzić. Wir haben vor ihn zu besuchen. Ona ma zamiar nas odwiedzić. Sie hat vor uns zu besuchen. Zmieniamy trochę. Ok. Trzeba, że wszystko się nagrywa. Dobra, jest. Mamy zamiar pojechać do domu. Mam zamiar pojechać do domu. Ich habe vor, nach Hause zu fahren. Mam zamiar kupić nowe auto. Ich habe vor, ein neues Auto zu kaufen. Mamy zamiar wrócić do domu w sobotę. Wir haben vor, am Samstag nach Hause zu fahren. Zu kommen. Mają zamiar zostać do niedzieli. Sie haben vor, bis Sonntag zu bleiben. I ona ma zamiar... Zmienimy sobie tutaj literóweczkę. Zostać do piątku. Sie hat vor, bis Freitag zu bleiben. Ok. Tu mamy jeszcze... To są najważniejsze rzeczy, które były. No. Zadanie domowe. Tutaj macie kilka zdań. A może by tak Kraków? Jako cel podróży weekendowej. Potem. Moja przyjaciółka ma zamiar poznać jego brata. Czy ty masz zamiar nadal im pomagać? Te trzy pierwsze uznajmy jako zadanie domowe dla was. Jeżeli ktoś z was chce, napiszcie te zdania domowe w podpisie, w komentarzu poniżej. Nie? Bardzo wam dziękuję i czekajcie kolejnych filmów podsumowujących. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Dobrego dnia, wieczoru albo nocy. Hej.